Bardzo ciężko było się rozstawać z teatrem na planie. Bardzo. Dlatego, że to było moje dziecko od podstaw, budowane. Ja 10 lat temu ustaliłam z prezydentem, że Teatr Stajnia Pegaza dostaje swoje miejsce. Jakby w ogóle miasto nie oczekiwało niczego więcej, tylko żebym sobie dwie premiery w roku. Tam był wielki hangar pustobetonowy, bez miękkich siedzeń. Tam była taka letnia scena tylko, ale to bez ogrzewania, bez wentylacji, bez niczego. I właściwie 2 lata trwała budowa, czyli wszystkie konsultacje z architektem, żeby to było praktyczne, wyposażyć. 5 lat ogromnych oszczędności kosztem oczywiście działań teatralnych, żeby wyposażyć. Pamiętam, pierwsze 3 lata to musimy pożyczali sprzęt, każdy reflektor i no teraz po 10 latach zostaliśmy wyposażone całkowicie w nowoczesny sprzęt, prawie 50 reflektorów. Zostaliśmy gotowy, piękny, kameralny teatr. Było ciężko, to bardziej, że sposób rozstawania był trudny. Miasto po prostu już nie było zainteresowane. Nie mieli żadnej propozycji dla nas. Władze miasta były zainteresowane miejscem i właściwie jest taki plan, żeby to był teatr prywatny, tak jak Warszawa, Teatr Jamby, Seweryna. Co to oddać po prostu prywatnemu impresowi? Tak, tak. Więc myślę, że to jest taki powolny proces, najpierw trzeba było się nas pozbyć, czyli budowniczy tego miejsca. No i to było trudne, bo to było bezwzględne, nieładne, ale mamy nadzieję, że to będzie funkcjonowało jako teatr i że będą się tam działy rzeczy ważne. Miejsce jest. Miejsce jest, wielkim wysiłkiem z tego co słyszę, zbudowane. A jak pani się znalazła w Gdyni? Jak to się stało, że powstał teatr Gdynia Główna? No właściwie to było proste i nieproste, bo jako ludzie jesteśmy rozpoznawalni, jako instytucja jesteśmy rozpoznawalni w tym mieście i w Polsce. To Gdynia była pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Mhm. Więc jakby to był taki wzorzec dla innych teatrów, że można. Mhm. Że jak się chce i ma się dobre argumenty, to można robić to, co się kocha i że to nie jest tak skomplikowane. I rzeczywiście powstało wiele tego typu miejsc w Polsce, czyli udało nam się zarazić innych. A w Gdyni już byliśmy chyba 3 lata, w jakiś sposób funkcjonowaliśmy. Teatr Zajechał, teatr przed dworcem, teatr na dworcu. Mhm. Więc jakiś ten kontakt, on nie był taki częsty, ale jakby przez te kilka lat nauczyliśmy się mieszkańców. Przestrzeni, zachwyciło mnie to, że Gdynia jest taka duża. Po maleńkim, kameralnym Sopocie najprawdopodobniej okazało się, że Gdynia jest wielka, że ma dzielnice tak odległe, że te dzielnice są czasami dla mnie zapomniane. Ja w ogóle nie wiedziałam, że są takie miejsca. Poczułam, i mieszkańcy Gdyni są całkiem inni niż... No właśnie, czym się różni publiczność gdyńska od części sopockiej? Gdyńska jest taka bardziej dynamiczna i już czuję, że gdyńska publiczność uwielbia rozmawiać. To znaczy właściwie po każdym spektaklu, po każdej akcji, gdziekolwiek jesteśmy, to czujemy, że jesteśmy otoczeni, że następuje jakiś dialog, że to nie jest takie wchodzenie-wychodzenie, albo my kończymy jakieś nasze zadanie i jakby jest koniec, tylko to w jakiś sposób cały czas do nas wraca. I chyba takim najpiękniejszym doświadczeniem było to, jak w tym roku latem graliśmy przed dworcem, na tym bruku i już godzinę, półtorej godziny przed spektaklami pojawiali się ludzie z własnymi krzesełkami, taborecikami. Półtorej godziny przed spektaklem zajmowali miejsce. A co to było za przedstawienie? To, co gramy repertuarowo w teatrze, to wyszliśmy przed budynek, czyli na nowo... Trudne doświadczenie, bo jednak to inaczej zupełnie głos się niesie... To dla aktorów jest trudne. Dla aktorów to jest... Żeby być słyszanym w ogóle, widzialnym także. To... No, ale... I przychodziło około 300-400 osób codziennie. I jak skończyliśmy ten projekt po 10 dniach, to pamiętam, jak ludzie do nas podchodzili, już nie mówię, że kwiaty, czekoladki i mamy swój teatr i czekamy na was, tylko
na przykład ktoś kupił nam 5 kurczaków pieczonych, ktoś przyniósł nam chleb i mówią, bo wy jesteście tutaj od rana do nocy i na pewno głodni jesteście, bo artyści są tacy biedni, musimy was karmić. I dziś pojawiła się butelka wina i to nas tak zauroczyło, to znaczy takiego zachowania publiczności z troską, to nie było, naprawdę. Ja 30 lat zajmuję się teatrem i grałam w tak przeróżnych miejscach i te spotkania z publicznością były tak przeróżne, a tutaj coś takiego się stało, że oni zaczęli się o nas troszczyć, a ja miałam wrażenie, że oni potrzebują powodu do tego, żeby się spotykać. Mhm. Że to już nie jest tylko, że oni przychodzą do teatru i siedzą na powietrzu, na leżakach, na krzesłach, czasami na tym betonie, tylko oni chcą bywać ze sobą, siedzieć i oglądać. I to było, no dla mnie jakby to doświadczenie jest najciekawsze tutaj. I to sprawiło, że miasto was zaprosiło tutaj, tak? I miasto nas obserwowało. Ja wiadomo, że urzędnicy wiedzą, że w Sopocie jest ruch, że my tracimy pracę, że nas zwolniono, pokazano nam to miejsce. Jako fundacja napisaliśmy projekt, duży projekt taki na 5 lat. Bardzo dużo rozmów. Właściwie wydawało nam się, że to będzie proste, ale prawie pół roku długich rozmów i z prezydentem, który na początku nie za bardzo był zainteresowany i siłą argumentów, jakichś takich obserwacji, nie wiem. Bo Gdynia jest zainteresowana generalnie kulturą. Jest Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, jest bardzo duża literacka. I wokół literatury. No Gdynia ma swoje teatry, Sopot nie miał, Sopot miał nas tylko nas. A tu jednak mamy muzyczny, miejski, Centrum Kultury, który ma jakąś taką formę teatru studenckiego, a u nas, ja uważam, że to miejsce, ono nie będzie tylko wypełnione teatrem, tylko innymi sztukami również, ale my wypełniamy jakąś niszę. Czyli teatr bardziej ofowego, alternatywnego, bo taki mam rodowód, czyli to, co wcale nie musi być komercyjne, nie bardziej studyjne. Czym chcecie przyciągać publiczność? Właśnie to jest kolejne pytanie. No na pewno nie studyjny teatr, znaczy tu jest sprawa. Takie hasło Helmuta Kaisera, że najważniejsze jest mieć co ludziom do powiedzenia. I to jest takie nasze credo, główny powód tego, dlaczego się tym zajmujemy w ogóle. Czy teatr jest pewnym narzędziem do spotkania, i to jest pierwsze. I ta przestrzeń idealnie warunkuje to spotkanie. To jest ta bliskość odbiorcy wobec artystów i tak dalej, i tak dalej. No i mieć coś ważnego do powiedzenia. To znaczy, no, totalnie przeciwko komercji. Mam nadzieję, że nie popełnimy jakiegoś błędu komercyjnego, bo tego jest tak mało. A to, co jest studyjne i dziś nie pozbawione często buntu, czyli podejmowanie takiego dialogu z rzeczywistością, ale w sposób artystyczny. Nie teatru, gazeta, tak jak w tej chwili jest bardzo modne, i w teatrach instytucjonalnych, i to, co w tej chwili jest takie bardzo głośne. Bo taki teatr to myśmy robili 30 lat temu, w latach 70. i 80. I teraz jest taki czas na odnowienie słowa, na myśl. Myśl i refleksję, która przypomina nam o tym, co jest najszlachetniejsze w nas, to znaczy o człowieczeństwie. Powiem otwarcie, że uważam, że to nie jest popularne myślenie dzisiaj. Nie. To, że pierwszeństwo ma słowo i myśl, to są hasła, które no dzisiaj niekoniecznie brzmią bardzo zachęcająco. Tym większy szacunek dla was, że zdecydowaliście się pójść tą drogą. Przyjęcie pierwszego spektaklu trzeba przez publiczność bardzo dobrze, przez krytykę w różny sposób jest odbierany ten spektakl. Ja uważam, że to jest kwestia formy, po prostu właśnie oszczędnej, skupionej na słowie i myśli. Bardzo szanuję taki teatr i rozumiem, że to będzie, w ten sposób będziecie kontynuowali ten kierunek w kolejnym spektaklu. Tak. Jakie są plany na bliższy czas teatru? Nie wiem. Jeżeli rozmawiam tylko o teatrze. Ale
ale także o miejscu. Zacznijmy od teatru, a potem przejdźmy do miejsca, dobrze? Dobra, takie najbliższe plany, no to prezentacja epitafium na władzy, bo czas wyjątkowy i myślę, że refleksje po tym spektaklu, po epitafium na władzy muszą wzbudzić właśnie myślenie i refleksje na temat władzy, obojętnie na jakim poziomie, na jakim etapie, czy mówimy o wielkich zakładach pracy, korporacjach, czy mówimy o dyrektorach różnych przedsiębiorstw, czy mówimy o polityce kraju. Tutaj jakby nie ma kompletnie rozgraniczenia, ale czas jest na tyle ważny, żeby... Ja tak myślę sobie, że naszą główną chorobą, Polaków chorobą jest konformizm, że nie chce nam się. Stajemy się leniwi, nie chcemy podejmować decyzji, nie chcemy myśleć i podajemy często taką definicję, że to nie dotyczy. Ciekawe stanowisko, bo raczej się uważa, że Polacy to pieniacze, czyli generalnie nic się nie podoba i z wszystkim próbują walczyć. To jest taki ad hoc, ale właśnie w konsekwencji żyjemy już w czasie rzeczywiście wojny. Ja myślę, że to jest choroba XXI wieku, może nawet wcześniej. To jest choroba nowej rzeczywistości, tej, która powstała po 1990 roku, ponieważ zbyt wiele mamy do stracenia i niechętnie w związku z tym ryzykujemy. Tak, ale oprócz ryzyka, nie wiem, ryzyka własnego majątku, utraty pracy, mobbingu, który się dzieje wokół, to znaczy wszystkie mechanizmy władzy, jak funkcjonują, to jeszcze jest coś takiego jak myśl. Myśl i refleksja, to jest to, co nas naprawdę odróżnia od zwierząt i czyni nas inteligentniejszym. My powinniśmy być w jakimś procesie myślowym. Znaczy ten razem powinien być zawsze, bo to jest istotne i dla cywilizacji, i dla kultury. To znaczy nie możemy, ten świat nie jest tak syntetyczny i nie możemy się pozbawiać pewnej wolności. Wolności myśli, wolności wyrażania się, ale nie w sensie tylko politycznym, tylko jak nie będziemy trenować naszego mózgu, naszej wrażliwości, to wszystko nam się tak pościska. I zabraknie przestrzeni do tego, co takiej przestrzeni myślowej dla nas, no, do wyborów, do decyzji i to często to zaciśnięcie, bardzo ciężko mi się o tym mówi, też jest spowodowane lękiem i strachem. Więc następny spektakl po epitafium, wznowienie kawy chleba sera na podstawie menueta. I też ważny, myślę, że to będzie taki ważny głos, że trudny, to jest bardzo trudny spektakl. Też jestem ciekawa, jak będzie przyjęty, bo miał tylko premierę, a teraz po roku możemy go wznowić i w kwietniu już pokazać. I to będzie bardzo ciekawe. Czwarte miasto, które rezyduje tutaj, czyli oni pokazują też swoją premierę i to był dyplom chyba szkoły muzycznej, to przenoszą jak normalne warunki teatru. Szkoły muzycznej, pomyślałem o studium Baduszkowy. Tak. Nie wiem, jakim to wyjdzie, ale no nie wiem, po prostu nie wiem, bo nie znam tego teatru na tyle, żeby określić. Teatralnie, no nie wiem, ciężko mi jest mówić, bo w tej chwili podejmujemy decyzje repertuarowe. Kto wchodzi w próby, co będziemy robić i oprócz teatru Czwarte Miasto, kto jest rezydentem jeszcze tutaj? Tylko on, tak? A oni mamy oprócz tego blisko Akademię Teatru jakby Niezależnego. Mamy 20 studentów, którzy bacznie trenują, więc myślę, że w czerwcu pokażemy jakiś taki mały projekt zrealizowany z nimi. Jak wygląda nauka? Może Pani powiedzieć coś więcej o tym studium teatralnym? Prowadzi Waldemar Dziwny, czy bardziej w takim kierunku Grotowski, Chorea, czyli to wszystko, co dotyka jakby takiej pracy antropologicznej w ciele. Czyli taki każdy ruch i ogromna samoświadomość ciała, energii i połączenie jakby kilku struktur
i takie funkcjonowanie w dźwięku, muzyczności, ręce, tańca, głosu. To jest dosyć trudne, ale też jest pięknym doświadczeniem ludzkim. Nie wiem, co zrobię. Jak długo trwa nauka w studium? No chcę, żeby to był rok. Żeby to był rok, tak? I po 3 miesiącach pokażemy taki mały projekt i zobaczymy, jaki jest wynik. I z taką ogromną nadzieją, że z tego powstanie teatr, który będzie tutaj rezydował. Czy to będzie cykliczny projekt? To będzie tak, co roku na budżet jest we wrześniu, na budżet jest we wrześniu, tak? W październiku, tak jak akademicki projekt. Tak, takim akademickim. Rozumiem. A jakie dalsze plany? Coś wiadomo na temat dalszych planów już? Teatr? Teatr i miejsce. Miejsce, dobra. To teraz się zajmę miejscem. Dobrze, jesteśmy po dwóch premierach w ciągu właściwie jednego miesiąca, więc jeszcze jesteśmy przepełnieni jakby tym ogromnym wysiłkiem. Teraz rusza projekt Teatr Zajechał. To jest czwarta edycja. Właśnie dzisiaj wieczorem idziemy gramy, czyli odwiedzamy to wszystkie odległe dzielnice. Dzisiaj jesteśmy na Chwarzy. I jesteśmy z cesarzem. I zobaczymy, jak to zostanie przyjęte. I tak trwamy w tym do końca miesiąca. Stacja bajek, czyli taki projekt dla dzieci, trwa i będzie trwał do końca roku, czyli każda niedziela, godzina 12-14, spektakle dla dzieci. My gramy co tydzień lub co dwa tygodnie, zależnie od tego, że to miejsce jest nierozpoznawane, więc jeszcze widownia się musi nas nauczyć i przychodzić, żeby wymóc od nas takie regularne grania. 28 marca robimy taki projekt, akcję ze Smoku i Teatru. I to jest niespodzianka, ja wiem, piszę scenariusz do tego, ale nie mogę Państwu powiedzieć, co to będzie. Ale chcemy zaprosić różne środowiska gdyńskie na takie smakowanie teatru. Na taką biesiadę teatralną trochę. Bo jednym z naszych zadań, które sobie ustawiliśmy, to jest właśnie budowanie takiej wspólnoty. I chcę, żeby tutaj się spotykali wszyscy artyści, żeby spotykały się organizacje pozarządowe, żebyśmy mogli wspólnie realizować pewne projekty. W marcu też rusza taki projekt poczekalni pozarządowej, gdzie chcemy wspierać młode organizacje albo organizacje pozarządowe, które sobie nie radzą. Trochę zdobywają środków, artystów, chcemy ich odnaleźć, pomóc im pisać projekty, zdobywać pieniądze. I to jest taka jeden z większych działów u nas. Tak, żeby za te kilka lat wspólnie móc pracować z artystami. Może parę słów o epitafium dla Was. Jak się pracowało nad tym spektaklem? Coś było nowego dla Ciebie w tym spektaklu? Jakieś nowe wyzwania się pojawiły? Tematycznie nie było żadnych problemów. To znaczy, że przekonać aktorów o ważności tego tekstu, o tym, że warto o tym mówić, to są jednak młodzi aktorzy, więc i równolegle jeszcze zaczęło się... Ale to nie są aktorzy zawodowi, prawda? To... Nie, dwójka jest zawodowych, jest amator. I fajnie, bo równolegle szła Ukraina, więc jakby ci młodzi aktorzy zaraz po szkołach szczególnie, dostawali faktycznych zdarzeń. Mogli się konfrontować z tym, co się działo na Ukrainie. Więc to niesamowicie pomogło. Chociaż spektakl jest jakby budowany na grotesce, a taki jest tekst, ale te wydarzenia na Ukrainie niesamowicie pomogły aktorom. Co jest trudne? Niesamowicie trudny był jakby tekst, dlatego że to są relacje. Kilkudziesięciu ludzi i zbudowanie z tego scenariusza na tekście prawie poetyckim, to właściwie w większości proza poetycka, no to było trochę skomplikowane. Tam nie mamy, właściwie prawie nie mamy żadnych przestrzeni, nie mamy żadnego takiego ekwiwalentu, który mógłby być umieszczony w teatrze, żadnych odpowiedzi. Postaci są, i to był największy problem dla aktorów, postaci są tak jak w chórze antycznym. One są bezimienne,
w spektaklu ani razu nie podali mnie. I te postacie są jakby bez charakterów. One tylko opowiadają historię. I to opowiadanie przeniesione na scenę i na teatr jest właściwie najtrudniejsze. To było najtrudniejsze. Rozumiem. Dlaczego wybrałaś taki materiał? No to już powiedziałam wcześniej. No rozumiem, ale że ze względu na aktualność tematu. Tak. To się jeszcze nałożyło z Ukrainą. Ukraina, wybory, jedne, drugie, trzecie. No i ogromna niezgoda na pewne rzeczy, które obserwuję. Dlaczego tak surowa forma spektaklu? Dlaczego tak surową formę wybrałam? Dlatego, że ja pracuję, to znaczy robię aktorski teatr, znaczy bardziej się skupiam na aktorze właściwie. To jest dla mnie najważniejszy instrument w teatrze. I potrzebuję przestrzeni. To co też kocham dla mnie. Przestrzeń też jest bohaterem zawsze dramatu. Nie jest to tylko miejsce, gdzie trzeba odegrać coś, tylko przestrzeń jest dla mnie równorzędna z aktorem. I dlaczego takie ubogie? Ja kompletnie nie wiem. Dlatego, że ta przestrzeń tutaj w podziemiach jest dla mnie tak cudowna, ale tak interesująca, że dołożenie tutaj nie tylko jakichś elementów scenograficznych to by było śmieszne chyba. Rozumiem. W ogóle niepotrzebne.